Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj Asia, ale nie Tokarska, tylko Stodolna Tukendorf, przejmuje kanał. Moi drodzy, mam taką cudowną możliwość, że Asia Tokarska udostępniła nam swoje pole działania i mimo, że jest połamana, więc wszyscy wysyłamy jej teraz mega gigantyczną energię, żeby jej się ten obojczyk zrósł jak najszybciej, żeby mogła wrócić do swojej zwykłej aktywności. Ale ponieważ umawiałyśmy się na to spotkanie o wiele wcześniej, bo być może domyślacie się, że wgranie i mojego, i Asi grafiku to była, no powiedzmy, logistyczna układanka. No więc postanowiłyśmy, że ja poprowadzę dzisiaj sama, więc postaram się stanąć na wysokości zadania, tak jakby to zrobiła sama fizjopozytywna. No i witam Was bardzo serdecznie na fizjopozytywnych. Dzisiaj będzie pozytywnie o zdrowiu, o tym, co możemy zrobić dla pacjenta hipermobilnego i w ogóle jak stwierdzić, że mamy do czynienia z zespołem hipermobilności. Widzę, że jest ze mną już Dorota, Karolina, Małgosia i Ewelina, czyli dziewczyny, z którymi znam się z Propedis. Bardzo mi miło, że jesteście. Słuchajcie, nie będę chciała dzisiaj zająć dużo czasu. Chcę się zmieścić w przepisowym czasie, więc będę się musiała dosyć mocno uwijać. Ja tu zaraz Wam udostępnię mój ekran z prezentacją i będziecie mi musieli powiedzieć, czy to wszystko widać, czy to słychać, czy wszystko jest dla Was wyraźne. Z pacjentem hipermobilnym jest tak, że my czasami nawet nie zdajemy sobie z tego, że mamy tych pacjentów tak dużo wokół siebie, ale hipermobilność to takie trudne słowo. Natomiast jak sobie pomyślimy, że mamy takich znajomych, którzy bez jakiegoś specjalnego rozciągania potrafią przełożyć ręce z przodu do tyłu i z powrotem, bez rozłączania ich oczywiście, że mamy takich pacjentów, którzy robią szpagat bez specjalnego rozciągania, no to wiecie, to wiadomo wtedy, że coś z tym człowiekiem musi być nie tak, skoro on potrafi takie różne sztuczki zrobić bez przygotowania. Kochani, tak jak powiedziałam, bo na pewno część osób tutaj jest taka, która jest ze mną po raz pierwszy, nie u fizjopozytywnej, tylko ze mną, więc szybciutko się przedstawię. Ja się nazywam Joanna Stodolna Tukendorf, jestem doktorem nauk medycznych, ale jestem fizjoterapeutką i od 18 lat pracuję w gabinecie. Stworzyłam takie miejsce, które nazywa się Foot Medica, Klinika Zdrowej Stopy i na co dzień w tych gabinetach pracuję. Jestem naukowcem, popełniłam parę pozycji naukowych, między innymi mam swój rozdział w traumatologii narządu ruchu czy w wielkiej fizjoterapii, ale także taką publikację dla pacjentów, jak chronić swój kręgosłup i słowik nerminów podologii ortopedycznej. Moim wielkim osiągnięciem jest stworzenie Propedis, bo Propedis to miejsce, które stworzyłam po to, żeby pomagać fizjoterapeutom, podologom, tworzyć miejsca takie jak Foot Medica, po to, żeby ci młodsi terapeuci mogli się ode mnie uczyć, żeby nie popełniali tych samych błędów, które ja popełniałam po drodze, żeby dostawali gotowe rozwiązania do rozwijania swojego gabinetu, tworzenia, do tego, żeby łatwiej umieli było im pracować z pacjentem. Skąd stopa i hipermobilność? No, w 2009 roku obroniłam doktorat właśnie na temat hipermobilności konstytucjonalnej, czyli wrodzonej wiotkości stawowej. I kiedy okazało się, że większość tych pacjentów hipermobilnych ma problem ze stopą, to tak właśnie pociągnęłam w tym kierunku i jestem tu, gdzie jestem. Żeby nie przedłużać, co to jest hipermobilność? To po prostu jest zwiększenie ruchomości, zwiększenie luzu stawowego, dłuższe więzadła. Często u małych dzieci mówi się, że jest to dziecko, które ma obniżone napięcie mięśniowe.
Sachse wyróżnił trzy rodzaje hipermobilności. Patologiczną hipermobilność miejscową, czyli taką na przykład, która jest po urazie. Tak? Mamy ileś razy wybity kciuk, no to ten kciuk będzie nam się wyginał na wszystkie strony. Patologiczną hipermobilność uogólnioną, czyli tutaj są te zespoły genetyczne, gdzie mamy konkretny gen odpowiadający za zaburzenia. To zespół Marfana, Lersa-Dalnosa, osteogenesis imperfecta. I hipermobilność konstytucjonalna, czyli taka, gdzie nie ma konkretnego genu odpowiadającego za zaburzenia, za wiotkość stawową. Ale te wszystkie zespoły, czy to Ehlers-Danlos, czy osteogenesis, czy zespół Marfana, Sticklera, pseudoxantoma, we wszystkich tych zespołach wspólnym mianownikiem jest zespół nadruchomości stawów. Specjalnie mówię tutaj zespół, bo ta nadruchomość będzie dotyczyła większości stawów całego organizmu. I stawów obwodowych, i stawów kręgosłupa. Natomiast tutaj, zobaczcie, Hypermobility Syndrome Association to jest taka platforma stworzona przez pacjentów, dla pacjentów, ale też w tym udział biorą specjaliści. I to są najbardziej znane, chociaż nadal ta hipermobilność jest zaliczana do chorób rzadkich, choroby. I tak, te, gdzie mamy zaburzenia na podłożu fibryliny, to jest Marfan i zespół Loisa-Dietza, gdzie mamy zaburzenia kolagenu. To są różne typy zespołu Ehlersa-Danlosa, bo tych typów jest kilkanaście, ale także właśnie zespół Sticklera, osteogenesis imperfecta, a na podłożu pseudoxantoma. Nie chcę się tutaj zagłębiać, jeżeli będziecie chcieli sobie o tym poczytać, to wszystko jest na stronie Stowarzyszenia Ehlersa-Danlosa. No więc tak, w hipermobilności konstytucjonalnej mówimy, że jest to uogólniona wiotkość torebek więzadeł stabilizujących stawy, wrodzona, samoistna i po prostu cechuje się zwiększonym w odniesieniu do normy zakresem ruchów stawów. Ale normy dla, i tutaj musimy podzielić na rasę białą, najbardziej sztywną, czarną i rasę żółtą, najbardziej gibką. Na pewno spotkaliście się z tymi określeniami, jak elastopatia, czy wrodzona nadruchomość, czy zespół nadruchomości, wrodzona wiotkość wielostawowa, łagodna nadruchomość. Natomiast ostatnio mówimy o tym, że jest to zespół zaburzeń w spektrum hipermobilności, czyli Hypermobility Spectrum Disorders, HDS. To jest zgodnie z najnowszą klasyfikacją z 2017 roku. Natomiast jeśli mamy taką sytuację, że mamy nadmierną ruchomość stawów, które towarzyszą objawy z innych układów narządów, takich, w których skład wchodzi kolagen, czyli w zasadzie wszystkich, to wtedy mówimy o zespole hipermobilności. A jakie mamy kryteria oceny? No to są, to jest najbardziej popularna skala Beytona. Zaraz pokażę Wam, w jaki sposób ją zastosować. Natomiast ja wolę stosować kryteria Sachsego w modyfikacji Kapędziego, dlatego że obejmuje ona więcej stawów. No i kryteria Brighton z 2017. Skala Beytona. Tutaj można zdobyć 9 punktów. Jeden punkt za to, że położysz płasko dłonie na podłodze przy prostych kolanach. Oczywiście musimy uwzględnić, jeśli to jest nastolatek, to mamy fizjologiczny, charakterystyczny dla okresu pokwitania, przykurcz grupy kulszowo-goleniowej. Albo jeżeli masz nieproporcjonalnie długie nogi, no to też tutaj będzie problem. Drugi punkt to jest przeprost w stawie łokciowym, w zasadzie dwa, no bo tu mamy po jednym dla każdej strony. Tu będziemy mieć czwarty, piąty punkt za przeprost w stawie kolanowym, szósty, siódmy, bierne przyciągnięcie kciuka do przedramienia i przeprost małego palca. Można zebrać 9 punktów, u kobiet 4 na 9, to jest hipermobilność, u mężczyzn 5 na 9. Skalę opracowała Rosemary Kier i profesor Rodney Graham i to jest w krajach anglosaskich najbardziej powszechna, najłatwiejsza w zastosowaniu. Taka, powiedziałabym, przesiewowa skala, którą można zastosować niemalże na ulicy, a na pewno w trakcie badania pacjenta takiego zwykłego, fizjoterapeutycznego.
Natomiast warto też zwrócić uwagę na inne stawy, tak? Na przykład staw śródstopno-paliczkowy, jeżeli mamy nadmierne zgięcie grzbietowe. Czy właśnie ta możliwość złączenia dłoni na plecach, tak żeby całe dłonie na siebie nachodziły. Ale to też jest taki test badania zarówno ruchomości stawu barkowego, jak i przeprostu w stawie łokciowym, kiedy siadamy z dłońmi złączonymi przed ramieniem i polecamy pacjentowi tak długo prostować łokcie, żeby nie rozłączyć przedramion. No i zaburzenia w stawie skroniowo-żuchwowym jako też części narządu ruchu. Czyli możemy powiedzieć, że tutaj mamy objawy z narządu ruchu i objawy współistniejące z innych narządów. Kryteria Brighton to jest taka skala, gdzie mamy kryteria główne i dodatkowe. I tu bym bardzo chciała Waszą uwagę na to zwrócić, bo zobaczcie, kryteria główne są dwa. Czyli w skali Beightona wynik 4 na 9 lub więcej obecnie lub w przeszłości. I teraz zobaczcie, jaki subiektywny test. Bóle w obrębie 4 lub większej liczby stawów przez okres dłuższy niż 3 miesiące. To są pacjenci, którzy mówią, że jak posiedzę chwilę, to mnie boli, to mam uczucie przełamywania w krzyżu. A jeżeli na przykład, nie wiem, coś tam podniosę, to mnie zaraz boli między łopatkami. To jest taki ból, który ciągle gdzieś wędruje. Ci pacjenci mówią, że non stop coś boli, ale tak naprawdę każdego dnia coś innego. Kryteria dodatkowe, czyli w skali Beightona wynik 1, 2, 3 na 9 lub 1 do 3 powyżej 50 roku życia, bo nadruchomość, tak jak i zwykła ruchomość stawów, trochę się zmniejsza wraz z wiekiem. Mamy bóle powyżej 3 miesięcy, mamy zwichnięcia czy podwichnięcia. Wiecie, mam pacjentkę, która miała 18 razy zwichniętą rzepkę. Albo mam pacjentkę, która, uwaga, potrafi jej się zwichnąć staw biodrowy w czasie snu. Nie barkowy, biodrowy. Więc to naprawdę świadczy o ogromnej luźności tkanek. No w końcu tak kongruentny staw jak staw biodrowy to naprawdę jest ciężko. Reumatyzm tkanek miękkich, czyli tak zwana fibromialgia, czy fibromialgia, czy tak zwana, ja nie chcę tutaj wchodzić w nomenklaturę i w szczegółowe, natomiast w szczegółową charakterystykę, natomiast jedno jest pewne, że są to osoby, które mają taki zespół chronicznego zmęczenia, które właśnie zwłaszcza u kobiet po 50, w okresie okołomenopauzalnym, kiedy znowu przechodzimy przemianę hormonalną, no to tutaj będzie znowu się coś działo z narządem ruchu. Często jest to sylwetka marfanoidalna, czyli taka wysoka, smugła, tak zwana pajęcza. Dodatni test Steinberga, to za chwilkę Wam pokażę, jak to mniej więcej wygląda. Objawy skórne, czyli rozstępy, nadmierna rozciągliwość skóry, ta skóra jest cienka, papirusowe blizny, są opadające powieki, krótkowzroczność i żylaki lub przepukliny oraz wypadanie narządu rodnego i odbytu, przepraszam. I z narządu ruchu. No to przede wszystkim co wychodzi na prowadzenie? Nadmierna ruchomość, tak? To są takie dziewczynki, które właśnie oglądamy w różnych show, mam talent czy coś innego, u których mamy straszne przeprosty w stawach kolanowych, w stawach łokciowych. No, ja nie zgadzam się na to, żeby pokazywać choroby jako talent, no ale cóż, to jest moja opinia, natomiast zawsze w obwoźnych cyrkach gdzieś tam w średniowieczu była baba z brodą i człowiek guma, prawda? Więc to naprawdę pokazuje skalę. Ja widzę, że tu zaczynacie mnie o różne rzeczy pytać, ale pozwólcie, że przejdę przez prezentację i potem będę się odnosić do Waszych pytań, żeby się nie wytrącać z rytmu, dobrze? Także ja potem sobie wrócę do Waszych pytań i będę się do tego odnosić. Tak jak pamiętacie, drugie kryterium rozpoznawcze to są bóle mięśniowo-stawowe. I to są naprawdę osoby, które cierpią, które co chwila coś boli, ciągle coś innego. Jak nie łokieć, to bark, to łopatka, to głowa, to kolano, to staw skokowy.
Więc to jest naprawdę wyzwanie, żeby żyć z czymś takim. Chociaż wielu pacjentów dowiaduje się dopiero po iluś tam latach, że właśnie, że jest hipermobilna, że ma takie zaburzenie i dopiero zaczynają powiedzieć, aha, dobra, czyli tutaj jakąś przepuklinę, tu żylaki, tu te stopy, to wszystko się zaczyna łączyć. Dużo dzieciaków hipermobilnych ma, zresztą osób hipermobilnych ma zaburzenia koordynacji i propriocepcji. Jest takie śmieszne określenie debil mobil. To są takie dzieciaczki, które najprawdopodobniej z powodu obniżonej stabilizacji w stawach łokciowych i barkowych nie raczkują i później zaczynają chodzić, ale to są też dzieci, które są bardzo takie niezdarne, że jak idą i są otwarte drzwi, to one i tak się hukną we framugę. Jak stoi gdzieś na środku wielkiej hali stół, to one i tak o kant tego stołu się uderzą. Jak mają połączyć prawy łokieć z lewym kolanem, to kompletnie nie wiedzą, jak to zrobić. Wiecie, jak raczkowanie wypadnie, no to te zaburzenia, takie przekraczania środkowej linii ciała mają swoje uzasadnienie, no ale tutaj jest inne podłoże. Fibromialgia, tak jak wspomniałam, tam jest kilkanaście kryteriów, które trzeba spełnić. Bardzo często uwidacznia się u kobiet w okresie okołomenopauzalnym, ale też mówimy tutaj o dysfunkcjach części ruchowej narządu żucia, czyli zaburzeniach w stawie skroniowo-żuchwowym. I tu są dwa typy, bo z jednej strony możemy mieć taki typ, że mamy zwiększony zakres rozwarcia, czyli uczucie nadmiernego luzu, trzaski, przeskakiwania, podwiechnięcia, jak chcemy zjeść, nie wiem, hamburgera czy ugryźć jabłko, to potrafi się samoistnie podwichnąć staw. Albo typ drugi to jest zmniejszony zakres rozwarcia, któremu towarzyszy ból w okolicy stawu skroniowo-żuchwowego i uczucie sztywności, więc takie dwojakie, natomiast bardzo często jest tak, że po jednej stronie mamy zwiększony luz, a po drugiej stronie zmniejszony zakres rozwarcia, więc to też warto przeanalizować. Skóra, czyli przechodzimy do objawów współistniejących i współtowarzyszących. Objawy ze strony skóry. To jest nadmiernie rozciągliwa skóra. Słuchajcie, jak się dotyka takiego pacjenta, to on ma konsystencję skóry jak marshmallow. To jest ta skóra taka niesamowicie mięciutka, taka po prostu jakbyśmy jakiejś pianki czy gąbeczki dotykali. Bardzo jest to miłe, ale ta skóra, jej brakuje takiej jędrności. Zresztą przełączę się tutaj, żeby was na chwilkę widziała. Te osoby bardzo często mówią, że one są takie budyniowate, że ile by nie ćwiczyły, to i tak nie widać u nich mięśni. Miałam kiedyś zajęcia z taką instruktorką fitnessu, która naprawdę wyglądała jak typowy coach potato. Miała fajną figurę, tak? Była szczupła, zgrabna, w sensie nie miała nadwagi czy otyłości, ale nie miała pół mięśnia, po prostu nie było widać nic u niej. Mimo że naprawdę super fit dziewczyna, więc takie, że tak powiem, przypadłości. Ona z tego tytułu cierpiała, bo chciała w jakichś tam zawodach brać udział, a nie miała czego zaprezentować, jeżeli chodzi o mięśnie. Więc ta skóra po prostu jest taka, że można się w nią zapaść. U kobiet, które mają trochę więcej ciała, bo bardzo często tam takie wiotkie, szczupłe nastolatki po ciążach przybierają nadmiernie i nie mogą zrzucić tej swojej towarzyszącej masy. No więc zaczyna się im robić taki celulit, który czego by nie robiły, jakich zabiegów, on i tak wygląda, tak jak to jest taki wygląd już nie skórki pomarańczowej, tylko taka struktura kalafiorowata. I to najczęściej są uda, pośladki, czyli takie bryczesy. To jest tak nierównomiernie rozłożona tkanka tłuszczowa, że w zasadzie nie wiadomo, co z nią
co z nią zrobić. Rozstępy, tak jak widzicie tutaj chłopaka, który wcale nie przytył jakoś nadmiernie, ani nie stracił później tej tkanki tłuszczowej, tylko po prostu na skutek wzrostu, to jest 19-latek, pojawiły się u niego takie rozstępy. To są bardzo często chłopcy, u których nastąpił taki szybki skok wzrostowy, którzy mają na plecach takie rozstępy jak smagnięcia biczem, czerwone, takie porozlewane. To są dziewczynki 12-13-letnie, u których na piersiach zaczynają się wraz z wzrostem tkanki, zaczynają się natychmiast rozstępy. Ale to też są pacjenci, u których są blizny i na te blizny Was bardzo, bardzo uczulam, bo to potrafią być takie rozlane papirusowe blizny albo takie blizny przerostowe. Tu by trzeba było porozmawiać z Kasią Młotek, jak ona to ocenia. I słuchajcie, te blizny potrafią się zrobić po najmniejszym zadrapaniu, no nie mówię tutaj o operacjach jakichś typu operacje kardiologiczne, ortopedyczne, ale wycięcie znamienia na przykład barwnikowego może się skończyć takim właśnie taką dżdżownicą przerostową. Próby korekcji tego znowu w chirurgii estetycznej nie przynoszą efektu, bo znowu robi się bliznowiec, bliznowców, bliznowców. Czasami nawet po przekłuciu ucha potrafi się zrobić taki kalafior z tego ucha, więc tutaj trzeba naprawdę uważać ze wszystkimi zabiegami, na przykład z zakresu medycyny estetycznej. Słuchajcie, przy mezoterapii, przy ostrzykiwaniu potrafi się zrobić skaryfikacja. Też jeżeli interesujecie się stopami, taką miałam dosyć dużą dyskusję kiedyś, czy jeżeli u takich hipermobilnych pacjentów zrobimy plastykę wałów około paznokciowych, to czy nie zrobi się właśnie taka blizna, która będzie dalej utrudniała wzrost paznokcia. Więc u tych pacjentów trzeba uważać i z zabiegami, i naprawdę uważać. Dlaczego też? Dlatego, że hipermobilność dotyczy też naczyń krwionośnych. Czyli mamy zwiększoną kruchość naczyń, mamy takie pajączki porozlewane, mamy żylaki, to zarówno żylaki kończyn dolnych, jak i żylaki odbytu, czyli hemoroidy. Bardzo często hipermobilności towarzyszy wypadanie płatka z zastawki mitralnej. To są osoby, które ciągle chodzą, posiniaczone i one nie wiedzą, czy się uderzyły, czy nie. Wystarczy je czasami złapać i za rękę i pociągnąć, będzie chodź Ewka ze mną tutaj i ona już ma siniaka. Także jak przychodzą do Was takie dzieciaki, to warto zbadać, takie poobijane, warto zbadać u nich zakres ruchomości. I tu uwaga dla wszystkich fizjoterapeutów, którzy pracują powięziowo. U tych pacjentów trzeba być bardzo ostrożnym, bo naprawdę te wybroczyny się długo, długo potrafią goić i potrafią zostawać takie przebarwienia podskórne, takie zaciemnienia po naszych zabiegach. No a jak więzadła, to przecież cała miednica mała jest podwieszona na takim hamaku więzadłowym. No i co? I tutaj możemy mówić o tym u osób, zaczniemy od końca, to są dzieci, tak? To moczenie nocne u dzieci hipermobilnych potrafi się przeciągać nawet do 8-10 roku życia. To są dzieciaki, które potrafią być, które potrafią jakby kontrolować potrzeby fizjologiczne w trakcie dnia. Ale w nocy, kiedy jest to fizjologiczne rozluźnienie, mimo zagęszczenia nocnego moczu, mimo prawidłowej pracy zwieracza, wypieracza, można to przecież w USG zbadać przy wypełnionym, opróżnionym pęcherzu, to mimo wszystko to moczenie nocne występuje. No i dalej mamy nietrzymanie moczu u kobiet. I według badaczy, według Alrawiego i współautorów, to nietrzymanie moczu występuje u prawie 54% kobiet z hipermobilnością versus niespełna 10% u kobiet z prawidłową strukturą kolagenową. Więc zobaczcie, jaka to jest dysproporcja. To jest pięciokrotnie częściej zaburzenia o typie nietrzymania moczu czy obniżenia narządu rodnego i odbytu.
to są młodzi chłopcy, którym potrafi wypadać odbyt. Więc to są też młode kobiety, które po dwóch porodach po prostu wymagają interwencji chirurgicznej z powodu obniżenia narządu rodnego. Więc no, to nie jest takie hyc. I to życie z tą hipermobilnością wcale nie jest takie super fajne, że potrafisz zrobić wszystkie sztuczki, bo to ma za sobą, pociąga za sobą bardzo poważne, jak widzicie, konsekwencje. No i objawy psychiczne. Depresja, stany lękowe, nerwice. Bardzo, bardzo Wam polecam taki filmik. Na YouTubie jest I had a black dog, his name was depression, który przepięknie pokazuje, w jaki sposób depresja wkracza do życia człowieka, w jaki sposób przejmuje kontrolę nad jego życiem, nad jego emocjami i w jaki sposób można tego psa zaopiekować. Piękna animacja, która tak naprawdę oddaje sedno tej choroby, ale chciałabym, żebyście się chwilkę nad tym zastanowili, bo bardzo dużo tutaj Wam mówię o tym, że to są osoby młode, które no co, no taka hipermobilna dziewczynka, no to często uprawia jakąś tam gimnastykę artystyczną albo chodzi na tańce, chłopcy na karate, judo, różne tam sporty sobie uprawiają. No i przychodzi taki moment i słuchajcie, to jest klasyk klasyków. Przychodzi trzecia, czwarta klasa liceum, nie ma czasu na ten sport, który utrzymywał moje ciało w ruchu i w ryzach, więc odkładam sport, zaczynam siedzieć i się uczyć. Natomiast o jednej rzeczy związanej z narządem ruchu Wam nie powiedziałam. Te osoby hipermobilne mają tak zwaną nietolerancję obciążeń statycznych. Co to znaczy? To znaczy, że te osoby męczą się w bezruchu. To są takie osoby, które kiedy siedzą, to tak, albo nogę zawiną wokół krzesła, albo nogę wokół nogi, albo muszą się podeprzeć, a jak, nie wiem, stoją w kościele czy w kolejce, to muszą się zrobić, znaleźć jakiś drugi punkt podparcia. To są takie osoby, które w szkole po prostu cały czas to są wiercidupki takie, które mają też problem z koncentracją. No ale jak się skoncentrować, skoro mi jest ciągle niewygodnie siedzieć? I ciągle muszę się ustawiać i ciągle muszę szukać sobie wygodnej pozycji. I powiedzmy, że taka dziewczyna, która trenowała taniec towarzyski czy jakiś tam inny, w tej trzeciej, czwartej klasie rezygnuje z aktywności fizycznej i zaczyna uczyć się, uczyć, uczyć. I ją ciągle coraz częściej zaczynają coś boleć. No i co w takim razie? Myśli sobie, może pójdę sobie na jakiś masaż albo na fizjoterapię. Fizjoterapeuta pracuje powięziowo, no bo masz takie restrykcje powięziowe, tutaj bardzo dużo napięcia, to pomaga dosłownie na chwilę, a zaraz jest jeszcze gorzej i jeszcze gorzej. No i no, idzie do lekarza, lekarz mówi, no taka pani jest gibka, taka pani uroda. Okej, taka jej uroda, no ale co z tym możemy zrobić? Zróbmy prześwietlenie. Robimy prześwietlenie, nic nie wychodzi. Zróbmy badania krwi. Nic nie wychodzi. A mnie boli. Rodzice czy tam, nie wiem, partner, partnerka mówi tak, dobra, weź, daj spokój, przecież nic ci nie wychodzi, jak cię boli, jak ci w badaniach nie wychodzi, że cię boli. Mam pacjentki, które zostały wypisane z oddziału ortopedii, rehabilitacji, z tekstem, nic ci nie jest, weź się w garść. Zrób coś ze sobą, nic nie wychodzi, więc jesteś zdrowa, przestań udawać. Jak taki młody człowiek, którego ciągle coś boli, któremu specjaliści mówią, że nic mu nie jest, rodzina i najbliżsi nie rozumieją tego, nie wspierają, jak taki młody człowiek ma żyć i czuć się normalnie? No, zaczyna się zastanawiać. I to są słowa moich pacjentów. Albo choruję na coś takiego, czego oni jeszcze nie wykryli i pewnie umrę zaraz na to, bo jest to jakaś taka groźna choroba. No, albo rzeczywiście jestem nienormalna, może jestem hipochondryczką, może coś jest ze mną nie tak, skoro oni tego nie widzą, a mi się, może mi się wydaje, że mnie boli.
I dlatego jeszcze raz przypomnę Wam kryteria Brighton. Pierwsze to jest nadruchomość. Drugie kryterium ból. Proszę Was, wierzmy naszym pacjentom, że ich boli. Ból jest odczuciem absolutnie niemierzalnym i subiektywnym. Więc jak jesteśmy niewyspani, jesteśmy zmęczeni, jesteśmy w obniżonym nastroju, to boli nas bardziej. I ten sam ból, który 2 dni temu byśmy wyceniali na 3, dzisiaj wycenimy na 7. Więc nie da się tego ocenić. Więc chciałabym, żebyśmy tutaj szczególną uwagę właśnie zwracali na tych pacjentów, którzy mówią nam o tym, że co chwila gdzieś indziej, między łopatkami. Przecież najczęściej bolącym odcinkiem jest odcinek lędźwiowy, szyjny. Piersiowy praktycznie nie boli. Więc jak przychodzi do Was pacjent i mówi, że go boli między łopatkami, proszę, zbadajcie sobie te testy przesiewowe, zobaczcie, jaka jest ruchomość stawów obwodowych, jaka jest ruchomość stawu biodrowego, jaka jest ruchomość kręgosłupa chociażby szyjnego. Więc miejmy na pacjentów taką uważność, żeby jednak wierzyć im, no bo no, nie da się zmierzyć bólu jakimś zewnętrznym bólometrem, który nam pokaże, a tego pacjenta to boli na tyle i na tyle. Więc były takie badania prowadzone przez zespół hiszpańskich badaczy, które pokazały, że oni przeprowadzili badania w klinice psychiatrycznej, gdzie okazało się, że u 30% pacjentów z takimi zaburzeniami psychodepresyjnymi wyszła właśnie hipermobilność. Natomiast później zrobiono też badania w grupie pacjentów hipermobilnych i z kolei u 30% tych pacjentów stwierdzono też zaburzenia psychodepresyjne. Jeszcze raz polecam Wam ten filmik na YouTubie Black Dog Depression. Wpiszcie sobie, naprawdę super animacja, przepiękna i wszystko bardzo, bardzo fajnie tłumaczy. Jeszcze chciałam Wam parę słów powiedzieć o stopach, jako o tym moim drugim koniku. Dlaczego ja się w ogóle tymi stopami z hipermobilności zajęłam? No bo jak sobie pomyślicie, że stopa, cały ciężar ciała opiera się na stopach. W jednej stopie jest 107 więzadeł. Niech każdy z tych więzadeł ma 1% rozciągliwości więcej w stosunku do jakiejś tam normy, to ta stopa po prostu potrafi pracować, no jak taki, wiecie, no ona się poddaje pod wpływem ciężaru ciała. A zobaczcie, jaką jest skomplikowaną strukturą. Ona podtrzymuje, stabilizuje, ma receptory, które nas informują o podłożu, czy to podłoże jest miękkie, twarde, wysokie, służy termoregulacji. Teraz jak śpimy jeszcze pod kołderką i jest nam za gorąco, to lubimy sobie tę stopę wysunąć spod kołderki, żeby się szybciutko schłodzić. Stopa umożliwia nam poruszanie się, ale jest ogromnie ważnym narządem amortyzującym. Jest 13 mechanizmów amortyzujących w obrębie kompleksu stopa pod udzie, więc świadczy to o tym, jak ważna jest to funkcja. I tutaj były takie badania zrobione przez Adiba w 2005 roku. Zobaczcie, stopa płaska, i tu nie chcę wchodzić w jakieś szczegóły, bo to czy ona jest płaska, czy ona jest pozornie płaska, czy to jest płaska utrwalona, jakby nie było to wyszczególnione. Natomiast 89% pacjentów hipermobilnych miało stopę płaską, a 34% z tego zgłaszało bóle stopy, no i tak zwane bóle wzrostowe. To jest kolejny jakby worek bez dna, trochę jak bark zamrożony, trochę jak, co tam jeszcze jest, no? Jakie znacie takie fajne jeszcze inne porzekadła, z których można wszystko wrzucić. Bóle wzrostowe, bark zamrożony, teraz ostatnio jest taka modna zespół FAI, czyli femoral anterior impingement. Ach, dużo, dużo, dużo można by tutaj przytoczyć, nie? Korzonki, jasne.
Dobra. No i hipermobilność o stopy. Ja na podstawie tego doświadczenia, które zebrałam w gabinecie, mogę powiedzieć, że ta stopa płaska elastyczna występuje zdecydowanie częściej niż prawdziwe płaskostopie. A najczęściej u osób hipermobilnych to jest tak zwane pozorne płaskostopie i ono występuje ze względu na to, że mamy obniżoną wysokość kości łódkowatej. Ale jak sobie dokładnie zbadamy na podoskopie, to widzimy, że ten łuk jest zachowany, tylko że po prostu nie mamy tej wysokości. Czy to jest w jakiś sposób upośledzające dynamikę stopy? Nie. Czy ta wysokość jest nam potrzebna do chodu, do skoków, do biegania? Nie. Więc po co ją mierzymy? No jest to jedno z badań antropometrycznych, także można je wykonać, jeżeli ktoś się takimi badaniami zajmuje. Zwróćcie proszę uwagę na... gdzie mam tu ten jakiś pointerek? Dobra. Wskaźniczek. Widać? Widać, widać. Zobaczcie. Tu w lewej stopie tej dziewczynki już widać początkową koślawość, a to jest dziewczynka czteroletnia. Czteroletnia. Jeszcze raz powtórzę, to dziecko ma 4 lata i już ma początkową koślawość palucha, bo tu na hipermobilność nałożyła nam się jeszcze jedna z wad wrodzonych stopy, stopa Mortona, więc tu jest takie kombo, które zdecydowanie osłabia architekturę stopy. Dziewczynka obok to jest dziewczynka 11-letnia, to nie jest 50-letnia kobieta, to jest dziewczynka 11-letnia. I znowu tutaj mamy takie samo kombo. Tutaj u góry widzicie jedną z moich pacjentek, to jest pacjentka około 70 roku życia, po chyba 3 czy 4 operacjach tejże stopy, więc naprawdę jest tam co robić z tą stopą, żeby ona mogła normalnie funkcjonować. I jest takie fajne powiedzenie, że hipermobilna stopa ma piękne łuki, ma pięknie ukształtowane łuki, ale tak długo, jak jej nie obciążysz. To jest ta sama stopa tej samej mojej kursantki, gdzie zobaczcie, jak bardzo ona się różni. Więc czy my musimy mierzyć tą wysokość kości łódkowatej? Niekoniecznie. Czy my musimy zobaczyć, w jaki sposób ta stopa pracuje, w jakim wzorcu się przetacza? Tak, koniecznie. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli mamy jakąkolwiek wadę stopy, niezależnie czy jawną, czy ukrytą, czy subkliniczną, to powoduje zmianę symetrii obciążeń stawów, zmienia wydatek energetyczny, zmienia osi pracy mięśni, wprowadza dodatkowe ruchy do łańcucha biokinetycznego, przez to powstaje jakiś tam określony obraz nieprawidłowości. I to nieprawidłowości zarówno statyki, jak i chodu. A skutkiem tego będą najpierw zaburzenia przeciążeniowe kończyny, potem przyspieszone zmiany zwyrodnieniowe w obrębie stawu kolanowego, biodrowego, miednicy, ale także drugiej kończyny, która jakby dostaje rykoszetę, ale też kręgosłupa i połączeń. To jest klasyk klasyków. To jest tak zwana swayback posture, czyli po polsku piękna nazwa, sylwetka kifolordotyczna. Bo jeżeli mam przeprosty w stawach kolanowych i moja granica ruchu jest gdzieś tam na minus 15 czy minus 20 stopni, to ja szukam sobie tej stabilizacji, gdzie będę mogła napiąć tylną część torebki stawowej, gdzie poczuję, że to kolano jest stabilne. No, nie da się stać tak, żeby stać potem w osi podłudzia, no bo przecież byśmy stali w kompletnym odchyleniu. W związku z tym miednica idzie do przodu pochylenia, co wymusza pogłębienie lordozy, przesunięcie obręczy barkowej do tyłu i wysunięcie głowy, czyli protrakcji barków i głowy i żuchwy. Co tu nam się dzieje? Obniżenie łuków stopy. Przeprosty i rotacja wewnętrzna stawów kolanowych, bo jak mamy tak przeprostowane kolano, to włącza nam się rotacja wewnętrzna stawu biodrowego. Mamy niewydolną statyczną, obniżoną wydolność mięśni głębokiej stabilizacji tłowia. Ta swayback posture, czyli przesunięcie głowy i tak zwane szkolne bóle głowy. Co to znaczy? To znaczy, że jak takie dziecko przedszkolne czy zerówkowe idzie do
szkoły i musi siedzieć w ławce i ona się męczy tym siedzeniem, a ta tablica jest tak wysoko i ona musi cały czas zadzierać tą głowę do góry, to dochodzi do przeciążenia mięśni podpotylicznych, stawów głowowo-szyjnych, dochodzi bardzo często do zablokowania i takie bóle potyliczne, bóle, które zaczynają się tak jakby pacjentowi zaciągał się kaptur. No i też tak zwane bóle wzrostowe. Słyszeliście o bólach wzrostowych, prawda? Już trochę wspomniałam o tym, ale naprawdę jest to worek bez dna. Natomiast profesor Levitt, nieżyjący już niestety, opisał taki mechanizm, że przy zaburzeniu ruchomości, przy zablokowaniu połączenia głowowo-szyjnego C0-C1 jest tak zwany ból rzutowany właśnie do przedniej części 1/3 bliższej piszczeli i to powoduje tak zwane bóle wzrostowe. I słuchajcie, to jest historia mojego dzieciństwa. Mam 7-8 lat. Mój ojciec jest lekarzem rehabilitacji, uczył się u profesora Levita, zresztą jest prekursorem terapii manualnej w Polsce. Ja się budzę, zasypiam i budzę się z wrzaskiem, bo po prostu czuję, jakbym miała jakiś taki świder w piszczeli i ten świder mi rozwierca kość od środka. Więc idę do taty i mówię, tato, pociągnij mnie za głowę, bo mnie noga boli. No i ja mam to szczęście, że mam takiego tatę, który mi naprawiał nogi, nastawiając mi głowę, w zasadzie kręgosłup szyjny, no ale nie każdy ma. Ja moich pacjentów, właśnie takich rodziców, którzy zgłaszają się właśnie z bólami wzrostowymi, uczę rozluźniania połączenia C0-C1, uczę masażu mięśni podpotylicznych. Mówię, tam na te piszczele można położyć jakiś ciepły okład dla odwrócenia uwagi, a ciepły albo chłodny, bo nie wszystkim pomaga to ciepełko. Natomiast skupiamy się tutaj na rozluźnieniu. Też zwracam im uwagę na to, w jaki sposób dziecko siedzi właśnie przy biurku. Zwracam uwagę na to, żeby były podparte stopy, żeby biodra były troszkę wyżej niż kolana, żeby te krzywizny kręgosłupa były zachowane, żeby dziecko nie siedziało w takiej zwieszonej pozycji z pogłębionymi krzywiznami kręgosłupa. I zaburzenia w części ruchowej narządu żucia. Dlaczego? Już Wam pokażę, tylko muszę się tu znowu przełączyć tak, żeby mnie było widać. I teraz chciałabym, żebyście wszyscy sobie zrobili takie ćwiczenie. Wstajemy. I teraz stańcie sobie tak, żeby być fajnie w osi i spróbujcie w tej osi otworzyć jak najszerzej usta. Idzie łatwo, prawda? To teraz spróbujcie zrobić tak, że ustawcie sobie stopy troszeczkę do środka, zrotowane. Spróbujcie wypchnąć kolana mocno do tyłu. Brzuch idzie do przodu i robimy protrakcję głowy i barków. I teraz otwieramy szeroko. I chciałabym, możecie sobie zrobić zdjęcia, jak to robicie i powrzucać nam tutaj, udostępnić w swoich relacjach, że tak pilnie bierzecie udział w tym spotkaniu. Chciałabym, żebyście napisali, co czujecie w pozycji wyosiowanej, a co czujecie w tej pozycji, kiedy mamy protrakcję głowy i szyi. Czekam na Wasze komenty, a tymczasem ja jako prawdziwa błyskowianka wlewam sobie błyskowiankę i będę ją pić. Może nie zaleję sobie komputera, przy okazji. No i co? Zrobiliście ćwiczenie? I w której pozycji łatwiej Wam było otworzyć usta? W jakiej pozycji czuliście większą swobodę, większy zakres ruchu? W osiowanej czy w tej sway back? Boli staw, pisze Agnieszka. Słabiej się otwiera usta, trochę boli, opór. Widzicie? Taka nieduża zmiana, a jak dużo zmienia. Boli lędźwiowy, a się mówi. Uczucie luźnego stawu przy złej pozycji. To ciekawe. No ale tak jak mówiłam, mogą być dwie. Super, bardzo, bardzo serdecznie Wam dziękuję za wykonanie tego ćwiczenia. Chciałam, żebyście poczuli to na sobie, jak dużo dla naszego pacjenta zmienia sama pozycja, w
której się znajduje. I to myślę, że może na przykład mieć duże znaczenie w terapii logopedycznej, neurologopedycznej, żebyście, jeśli są z nami tacy specjaliści, żebyście zwracali uwagę na to, w jakiej pozycji dziecko w trakcie ćwiczeń siedzi. No i dobra, i teraz jeszcze chciałabym powiedzieć o tym, o czym też się zajmuję na co dzień, czyli wkładki w hipermobilności. Ja pracuję na francuskim systemie Capron, gdzie formujemy wkładkę bezpośrednio na stopie. Pobieramy sobie odcisk stopy w takich próżniowych poduchach silikonowych i formujemy sobie wkładkę właśnie bezpośrednio na stopie. Hipermobilna stopa to jest 107 więzadeł, każde zaluźne, więc to powoduje, że ta stopa się tak rozjeżdża pod wpływem ciężaru ciała, nawet jeżeli pacjent jest leciutki i nie waży wiele, nie jest pacjentem otyłym. Hipermobilna stopa to jest taka stopa, gdzie wszystkie buty obcierają, co i rusz są pęcherze, ciągle pięty obgryzione, ciągle gdzieś tam paznokieć wrasta. Więc to są trudne stopy. Ci pacjenci mówią, że nie ma żadnych wygodnych butów. Ci pacjenci mówią, że mają na przykład w pracy 4 pary butów i co chwila muszą je zmieniać, żeby w ogóle dało się żyć. I ci pacjenci, kiedy zrobimy im wkładkę taką naprawdę dopasowaną do ich potrzeb, zakładają te wkładki i mówią: ojej, nareszcie ta stopa jest taka dopasowana. I to poczucie zwarcia stopy daje im poczucie większej stabilizacji. Więc tutaj oddziałujemy nie tylko na samą stopę, ale na osiowanie stawu skokowego, stawu kolanowego, na tor przetoczenia stopy, na wzorzec ruchomości całej kończyny w fazie podporu. Więc bardzo, bardzo ważny temat. Tylko uwaga, to nie można podeprzeć biernie łuku podłużnego, bo zaburzymy mechanizm amortyzacji. Tak jak powiedziałam, jest ich 13, więc naprawdę trzeba o nie bardzo, bardzo, bardzo dbać. Dobra, co z takim pacjentem hipermobilnym? Przede wszystkim musimy przywrócić równowagę napięć mięśniowych. Co to znaczy? To znaczy, że musimy tego pacjenta po prostu zbadać i zobaczyć, które mięśnie mamy osłabione, a które mamy przykurczone. Wiemy, że mamy mięśnie fazowe, mięśnie toniczne. Mięśnie fazowe mają tendencję do osłabienia, mięśnie toniczne mają tendencję do przykurczu. W związku z tym my najpierw musimy tutaj zaprowadzić równowagę. Czyli jeśli mamy osłabione dolne stabilizatory łopatek, to prawdopodobnie będziemy mieć do rozciągnięcia mięśnie piersiowe większe. Tutaj musimy popracować nad stabilizacją, propriocepcją, koordynacją, świadomością ciała, trening prawidłowych stereotypów ruchowych. Mądrze to brzmi, ale jak to zrobić? Zaraz wam powiem. Jak to można sobie podsumować? Przede wszystkim tak, zbadajmy tego człowieka, zobaczmy, jakie są zakresy ruchomości stawu. Jest skala, tak jak powiedziałam, Beytona, jest skala Saksego, którą ja się posługuję. To jest bardziej rozbudowana skala, tam jest 13 testów, w tym badanie ruchomości kręgosłupa. Zróbmy wywiad pod kątem skóry, siniaków, pajączków, żylaków, blizn, ale też całego układu pokarmowego, tej niewydolności statycznej. Zapytajcie, czy to jest taki pacjent, który gdzieś tam się podpiera i tak dalej. To będą pacjenci, którzy wam powiedzą: o Jezu, skąd pani to wie? Czy pani jest z kamerą ze mną w domu? Jeśli uświadomimy pacjentowi, jaka jest istota problemu, że ma prawo go boleć, bo ma niewydolność układu łączno-tkankowego, że jego głównym stabilizatorem są mięśnie, że to, co powinno stabilizować, czyli torebki stawowe, ścięgna, więzadła, są nadmiernie rozciągliwe, zbyt luźne, więc musi położyć nacisk na to, żeby to mięśnie spełniały dwie role. Z jednej strony, żeby poruszały, z drugiej strony, żeby stabilizowały. Zatem ćwiczenia mięśni głębokiej stabilizacji. To jest pilates, ale to też jest specjalny trening, gdzie w tym treningu najpierw badamy tak zwane najsłabsze ogniwo i na tej podstawie najczęściej zaczynamy od, słuchajcie, od czego?
od nauki prawidłowego oddechu, bo jeżeli nie nauczymy pacjenta oddychać przeponowo, to nie będziemy mogli aktywować mięśnia poprzecznego i wielodzielnego, które są kluczem tutaj. I to nie chodzi o to, żebyśmy każdego pacjenta nagle stawiali na berecie sensomotorycznym i kazali mu robić przysiady. Nie, a bardzo często tak niestety jest, że pacjent mówi, ale ja robię ćwiczenia stabilizacyjne. Ja mówię, co pani robi? No, ćwiczę na piłce, na berecie. Ja mówię, ale na leżąco pani ćwiczyła już? Nie. Więc zaczynajmy od niskich pozycji, zaczynajmy od tego, co jest absolutną bazą. I dopiero dopiero w momencie, kiedy wypracujemy tą bazę, czyli umiejętność utrzymania napięcia mięśnia poprzecznego brzucha z powiedzmy 3 czy 5 cyklami oddechowymi i wykonania na tym ruchu, to dopiero możemy przechodzić do jakichś tam wyższych pozycji czy do budowania dynamicznych ćwiczeń na tym. To są trochę ćwiczenia jak dla emerytów, ale są niesamowicie skuteczne. Naprawdę niesamowicie przetestowałam to na sobie, przetestowałam to na naprawdę kilkuset moich pacjentach i biorę za to pełną odpowiedzialność. Ważne jest, żeby temu pacjentowi uświadomić, że jest taka zależność. Jak boli, to poćwicz. Co poćwiczyć? No właśnie te takie emeryckie ćwiczonka, które będą się sprawdzały. Jak masz taki dzień, że nie jesteś w stanie wstać z łóżka, to zrób wtedy w łóżku ćwiczenia. Ponapinaj mięsień poprzeczny, pobalansuj miednicą, porób sobie most, więc naprawdę da się to zrobić, tylko wiecie co, najlepiej jakby zapisuje się w świadomości pacjenta, że w hipermobilności aktywność ruchowa jest taką samą higieną, jak w stomatologii mycie zębów. Czyli jakby wersja stomatologiczna, tak? Muszę myć zęby 2 razy dziennie, no, żeby mieć zdrowe zęby, żeby tam nie śmierdziało z paszczy, żeby można było wyjść do ludzi. No ale nie mogę tego zrobić tak, że w sobotę będę myła zęby przez 2 godziny non-stop, bo i tak w środę będzie dramat. Więc muszę te zęby myć najlepiej po każdym posiłku, codziennie 2-3 razy dziennie, tak? I z hipermobilnością jest tak samo. Nie może być tak, że ty poświęcisz 5 godzin w sobotę na jakieś treningi, bo najpierw pójdziesz na pilates, potem na siłkę, potem jeszcze na rower, potem na coś tam, bo i tak koło środy, czwartku będziesz umierać z bólu. Ja to znam, jestem hipermobilna. Tylko jeżeli poświęcisz sobie codziennie 10 minut albo ustalisz sobie regularny trening 3 razy w tygodniu, to może być umiarkowana siłownia. Pilates działa cuda. To może być nordic walking pod warunkiem, że chodzisz po naturalnym terenie. Ale przede wszystkim skupiajmy się na ćwiczeniach stabilizacyjnych. Stabilizacja, stabilizacja, jeszcze raz stabilizacja, czyli to może być feedball, to mogą być też właśnie ćwiczenia, które będą w łańcuchach zamkniętych. Ale to musi być ultra regularne jak mycie zębów, tak? I jeszcze chciałabym Wam tutaj powiedzieć o czymś takim, jak jest prawidłowa waga, bo każdy kilogram to jest dodatkowe obciążenie statyczne. Jeśli mamy 5, 7, 10 kilo więcej, to nasz organizm odbiera to jako dodatkowe obciążenie. A pacjentom hipermobilnym jest bardzo trudno zrzucić nadmierną masę, dlatego że pojawia się często przy próbie powrotu do jakiejkolwiek aktywności, mamy do czynienia z tym, że zaczyna wszystko boleć i to jest taki nadmierny, przesadny ból i pacjenci się zniechęcają, doprowadza to do tego, że mamy takie zjawisko, które nazywa się kinezjofobią, czyli lęk przed bólem spowodowanym ruchem. Dlatego mówię o tym prawidłowym budowaniu treningu mięśni głębokiej stabilizacji u pacjentów, żeby ich nie zniechęcić. Naprawdę, najpierw emerycko, a potem podwyższamy poprzeczkę. Suplementacja. Jeśli nasz układ mięśniowy ma spełniać podwójną rolę, czyli stabilizować i poruszać,
to ten układ mięśniowy musi być na bardzo dobrym poziomie wydolności. Jak to zrobić? Z jednej strony ultrasystematyczny ruch, z drugiej strony my ten układ mięśniowy musimy wysycić magnezem. Mięśnie są takim miejscem, gdzie magnez odkłada się w naszym ciele, a w związku z czym powinny być wysycone. Ale mózg, serce, wątroba, wszystko to, co jest wyżej w hierarchii według naszego organizmu, pobiera sobie z tego magazynu. Więc jak mamy stresujące życie, jak nas coś boli, jak pijemy kawę, jak mamy egzaminy, jak jesteśmy zmęczeni, przepracowani, to wszystko, co ważniejsze, pobiera sobie z tego magazynu, a dla mięśni nie zostaje prawie że nic. Więc co? Więc trzeba uzupełniać magnez, magnez, jeszcze raz magnez. Dobrze się sprawdza też cynk, selen, witamina E. Ostatnie duże badania też mówią, że koenzym Q10, czyli witamina D3. Rzeczywiście zaprzyjaźnić się z tą suplementacją. Jeżeli mamy zaburzenie na podłożu kolagenu, no to pytanie może się pojawić, czy kolagen suplementować. No, z jednej strony przydałoby się, z drugiej strony my tak naprawdę nie wiemy. Mówi się, że w hipermobilności mamy zaburzenie proporcji kolagenu typu trzeciego do łącznej liczby kolagenu typu trzeciego plus pierwszy. No ale w tych suplementach my nie wiemy, który to jest kolagen. To jest jakiś kolagen rybi. No, jest tam, możemy suplementować kolagen typu drugiego, czyli tą hialinę, która buduje chrząstkę szklistą w stawach, ale pozostały kolagen trochę nie wiemy, gdzie on trafia i jaki to jest kolagen, więc część pacjentów dobrze reaguje na suplementację kolagenem, a część pacjentów mówi, kompletnie nie widzę różnicy. Więc to jest taka, że tak powiem, dyskusyjna sprawa. I słuchajcie, jestem z siebie dumna, bo zmieściłam się właśnie w tejże godzinie i było to dla mnie naprawdę karkołomne, ponieważ jest to zagadnienie, które badam od 20 lat. No i mogłabym o tym naprawdę jeszcze bardzo, 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 bardzo długo mówić. Natomiast jeżeli chcecie jakby rozszerzyć sobie tą wiedzę z hipermobilności, to bardzo serdecznie Was zapraszam, mam taki kurs online'owy, tam jest 5 lekcji na temat hipermobilności i wszystko to, co dzisiaj w takim telegraficznym skrócie Wam powiedziałam, tam jest mobilność w obrębie narządu ruchu, hipermobilność u kobiet w ciąży, po ciąży, hipermobilność u dzieci, młodzieży dorastającej, objawy właśnie, wszystkie te współistniejące, dużo szerzej opowiedziane niż tutaj, no bo naprawdę poświęciłam 4 lata badań do mojej rozprawy doktorskiej na to, więc nie jest to łatwe, ale te osoby, które są zainteresowane, wyjdźcie proszę sobie na stronę hipermobilność.pl/kurs i tam macie 2 dostępne pakiety, możecie sobie zobaczyć, który będzie bardziej odpowiadał waszym potrzebom. No i też oczywiście jest wtedy dostęp do grupy hipermobilności, gdzie jestem i też można się ze mną kontaktować i można mi zadawać pytania, a ja w miarę jak tylko jestem na łączach, to staram się odpowiadać na to żeby po prostu ta wiedza szła w świat, no żeby kurczę każdy, znowu nie było tak jak, że tak jak dzisiaj nagrałam na Instagramie, że mnie wkurzył jakiś gość, który mi napisał, że serio nadruchomość to nie, hipermobilność to nie niestabilność i że wystarczy włączyć kontrolę motoryczną i będzie dobrze. No świetnie, bo jak włączyć kontrolę motoryczną w obrębie naczyń krwionośnych, jak włączyć kontrolę motoryczną w głowie, żeby ta depresja nam nie dokuczała. Także no widzicie, no, duży temat, mało rozpowszechniony, a myślę, że warto, bo tych pacjentów jest ogromnie, ogromnie dużo. hipermobilność.pl/kurs, zaraz tutaj na pewno będziecie mieć udostępnione łącze, a ja się już przełączam tak, żeby było mnie widać. Ojo,
Ewelina pisze, podaj dane, znajdujemy atak pytań do niego. Nie, ja dzisiaj powiedziałam właśnie Dorocie, nagraj proszę, napisz proszę swoją historię, jak to łatwo jest żyć z hipermobilnością i puśćmy to w świat. Nie wiem, czy wiecie, że maj jest miesiącem szerzenia świadomości zespołu Ehlersa Danlosa i hipermobilności i jest taki światowy hashtag My HEBS, czyli hypermobilny EBS Challenge, HEBS Challenge albo MyHSD, czyli Hypermobility Syndrome Disorder Challenge. I z tym hashtagiem, jak sobie klikniecie na Instagramie, tam wychodzą historie ludzi, którzy latami czekali na diagnozę. No dobra, słuchajcie, zapytam naszej cudownej gospodyni, czy jeszcze mogę 10 minut na pytanie odpowiedzieć? Mogę. Dobra, to w takim razie lecimy z pytaniami. Wrócę sobie do początku, żeby nie było niesprawiedliwie. Co mi się tutaj pokazuje? Czy można gdzieś poczytać o hipermobilności? Tak, zapraszam Was bardzo serdecznie na mój blog Propedis i tam zamieszczam artykuły. Tak jak powiedziałam, to też jest w kursie, natomiast jeżeli się zapiszecie do naszego newslettera, to też wysyłamy w newsletterze same najważniejsze informacje. Dziewczyny tu piszą, znajomy opis bólu, dokładnie świder w piszczeli, także widzicie, nie jestem odosobniona. Adriana pisze, szok, jak ja cierpiałam na bóle wzrostowe w dzieciństwie. Ania, czy takie bóle mogą występować już u dzieci w wieku około 3 lat? Tak, Aniu. Takie maluchy, które też siedzą w przedszkolu, zobacz jak w przedszkolu się siedzi. Dzieci po turecku, a pani czasami na niskim krzesełku, a czasami pani stoi i te dzieci siedzą i zadzierają te główki i tak patrzą wysoko na tą panią i ta potylica leży w zasadzie na kręgosłupie piersiowym. Więc tak, mogą występować. Więc to jest taki coś, co warto ruszyć, no i popracować z tymi strukturami. Warto temu dzieciaczkowi pomasować, zobaczyć, że tam będzie zawsze asymetryczne napięcie po prawej bądź po lewej stronie. Wszyscy piszecie mi, że test w pozycji wyosiowanej z otwarciem ust bądź protrakcji, że żuchwa ciągnie w drugiej pozycji. Super. Bardzo się cieszę, że to się właśnie tak Wam sprawdziło. Ewelina Mendala-Kwocze, która jest mega, ja Wam powiem, Ewelina jest mega hiperspecjalistką od terapii neurologopedycznej. Ona zna takie sztuczki, których nie zna nikt. I to jest neurologopedka, która przy terapii neurologopedycznej bada dzieciom stopy. Jakie super? Bo no przecież taśma głęboka, wszystko, jęzor, tak to jest połączone. I Ewelina pisze, ogromne znaczenie w terapii logopedycznej ma pozycja pacjenta. Super Ewelinka, dziękuję Ci bardzo za Twój głos. Dobra. Mirabelka pisze, że w EDS-ie jest bardzo delikatna skóra podatna na uszkodzenia. Tak, cienka, pergaminowa. Ta skóra jest po prostu taka, wiecie, jakbyście naprawdę chiński pergamin brali do rąk. Więc ona nie dość, że łatwo się uszkadza, to się ciężko goi, zawsze jakaś blizna zostaje. Mirabelka, muszę mieć tę wkładkę. No to zapraszamy. Ja pracuję w klinice Food Medica. Food Medica jest w Warszawie, są dwie placówki w Busku, w Kielcach. Wszystkie moje terapeutki, wszyscy moi terapeuci wiedzą o hipermobilności, wiedzą jak pracować z pacjentem hipermobilnym. Czy mogę pokazać taką wkładkę? Oczywiście, już. Ponieważ jestem u siebie w gabinecie, to już. To jest tak, żeby Wam pokazać, jaka jest grubość tej wkładki. Ta wkładka ma 1,6 mm grubości. Tutaj ona jest ukształtowana do stopy pacjenta, ale jak widzicie, nie ma nic, co by wypełniało tę przestrzeń, zatem ta wkładka będzie pracować razem ze stopą i nie zaburzać amortyzacji.
W obrębie takiej wkładki, bo my jakby kupujemy od dystrybutora płaskie zupełnie bazy, to sobie rozgrzewamy, pobieramy w tych niebieskich takich poduchach odcisk stopy, już wstępnie nadając korekcję stawu skokowego i to sobie formujemy na stopie. Tu możemy jeszcze podoklejać różne elementy, czy to podparcie pierwszego promienia, czy stabilizację kości sześciennej. To jest też taka zupełnie nietypowa wkładka, którą ja najchętniej wykonuję u dzieci, u których jeszcze nie podpieramy łuku podłużnego, bo tam jest wyściółka tłuszczowa. Ale też taką wkładkę robię, uwaga, do butów na obcasach. Ja wiem, że wkładka do butów na obcasach to jest trochę taka tabletka na kaszel dla palacza, ale mam mnóstwo pacjentek, które pracują w butach na obcasach, no i jakby co, one nie zamienią na trampki, bo jak pracujesz w banku czy gdzieś, to masz jakiś dress code i on cię obowiązuje. Więc to ja muszę się dostosować do tego, co ja mogę zrobić dla mojej pacjentki, żeby ona mniej cierpiała, a nie żeby pacjentka zmieniała pracę, prawda? Dobra, Sławo pisze, często dzieciaki są leczone u ortodonty, a tak naprawdę trzeba się zająć postawą, która rzutuje na stawy skroniowo-żuchwowe, a następnie na ustawienie zębów. Super Sławo, bardzo Ci dziękuję za ten komentarz, bo ostatnio właśnie miałam taką pacjentkę, którą przysłała do mnie ortodontka i powiedziała, że najpierw proszę mi tu skorygować stopy, zanim ja założę aparat ortodontyczny. Super, że ta wiedza zaczyna się rozpowszechniać i że tak naprawdę zaczynamy pacjenta postrzegać jako całość. Agnieszka, czy w zespole Marfana i polineuropatii można i powinno się zrobić operację kręgosłupa? Nie odpowiem kompletnie na to pytanie, nie znam przypadku, nie wiem co było po drodze, więc nie będę tutaj uskuteczniać takiej internetowej diagnozy, bo ja po prostu nie umiem w ten sposób pracować. I Rabelka pisze, Sławo, pięknie napisane, kiedy mówię, że mam EDS, to lekarze prawie mdleją. Słuchajcie, ja powiem Wam, jak to wygląda z perspektywy, bo ja jestem na grupie Stowarzyszenia Ehlersa Danlosa i mam taką możliwość, że się mogę od pacjentów uczyć, co to znaczy życie z Ehlersem. No, jesteście skarbnicą wiedzy i no co, no nic, tylko zbierać takie doświadczenia. Ale pamiętajcie, że chorób sklasyfikowanych mamy tam, nie wiem, ileś dziesiąt czy ileś set tysięcy. Natomiast chorób rzadkich nie wiemy, ile ich jest, bo one są rzadkie. Wyobraźcie sobie, że mam na przykład pod opieką dziewczynkę, u której wyszedł zespół, żebym nie przekręciła teraz, zespół coacha, ale taka odmiana, że ona nie jest jedyna w Polsce. Ona jest najprawdopodobniej jedyna na świecie. I skąd czerpać wiedzę o takich pacjentach, jak ich prowadzić, jak ich w terapii mieć? Nie wiemy. No to jest trochę takie uczenie się na żywym organizmie. Często pacjenci na grupie mają pretensje, że bo lekarze, bo fizjoterapeuci nie wiedzą, co to jest EDS. No, nadal jest to sklasyfikowane jako choroba rzadka, więc ciężko wiedzieć o czymś, co tak rzadko występuje. No stąd ta zebra, nie? Bo skoro słyszysz tętent koni, to jednak myślisz o koniu, a nie o tym pasiastym stworku, który gdzieś tam żyje hen daleko w ciepłym kraju. Dobra, jakieś wskazówki do nauki toru oddechowego u małych 2,5-3-letnich pacjentów? Od kiedy realnie możemy to wypracować? Joasiu, ja powiem Ci szczerze, ja nie pracuję z takimi maluszkami. Od tego, i tu widzę, że ktoś pisze o 5-miesięcznym dziecku, od tego są terapeuci, którzy zajmują się terapią neurorozwojową. Bobat, Wojta i do nich bym się kierowała. W Warszawie macie mega specjalistkę Joasię Surowińską, która pracuje z maleńkim, wiotkim dzieckiem, więc do niej proszę się kierujcie i w ogóle Wojtowcy wiedzą dużo na temat hipermobilności u dzieci, więc bardzo, bardzo Wam polecam. Czy ćwiczenia głębokiej stabilizacji typu pilates można ćwiczyć z dziećmi 6-8-letnimi? Tak, ależ oczywiście, jak najbardziej. I te dzieciaki w to bardzo chętnie wchodzą.
W EDS-ie rewelacyjnie sprawdza się basen, ćwiczenia mięśni w odciążeniu plus miorelaksacyjne oddziaływanie wody. Z jednej strony tak, z jednej strony się zgodzę, bo to fajnie rozluźnia, z drugiej strony pamiętaj, że najwięcej zaburzeń mamy tam, gdzie działa na nas grawitacja, czyli nie w basenie, tylko w takim życiu codziennym. I ja bym chciała, żeby pacjenci sobie wypracowali taki system stabilizacji centralnej, żeby się potrafili tutaj w takim życiu codziennym odnaleźć. Dobra. Dobra, ciągle mówimy, ciągle jednak mówimy o DES jako jednorodnej jednostce chorobowej. Rozrzut jest gigantyczny. Moją intencją i intencją jakby tego spotkania jest to, żeby uświadamiać wszystkich, że hipermobilność to nie jest tylko, wiesz, przeprost w stawie łokciowym, przeprost w stawie kolanowym, że to nie jest uroda pacjenta, tylko to jest zespół zaburzeń. Z mojej perspektywy, jako terapeuty, wygląda to tak. Nie ma znaczenia, czy masz hipermobilność konstytucjonalną, czy masz hipermobilną postać Ressa Danosa, czy masz zespół zaburzeń w spektrum hipermobilności. To dla mnie kompletnie nie ma znaczenia, bo ja nie pracuję z genami. Ja pracuję z organizmem pacjenta, który musi się ustabilizować. I taka jest moja rola, żeby temu pacjentowi pomóc żyć bezboleśnie lub na minimalnym progu bólowym. Czy w takim razie robić badania genetyczne, czy nie? Do terapii nie wnosi nam to nic. I taka jest smutna prawda, bo na dzień dzisiejszy nie jesteśmy w stanie zmienić genotypu. Ale jeśli się okaże, że i z każdego typu Ellersa Danlosa jest ileś tysięcy pacjentów w Polsce i to jest mierzalna, duża grupa, to przestaje już być wtedy chorobą rzadką i możemy stwarzać program profilaktyki czy postępowania wielodyscyplinarnego. W związku z tym, po co nam są badania? Po to, żebyśmy być może mogli stworzyć taki program postępowania profilaktyczno-terapeutycznego dla przyszłych pokoleń. Czy to wnosi coś do leczenia? Nie za wiele, ale warto wiedzieć, że się ma coś takiego i z czym to się je. Słuchajcie, moim pacjentom naprawdę dobrze robi na głowę to, że wiedzą, że dobra, jestem osobą hipermobilną. Jeśli cały dzień przesiedziałam na konferencji, to znaczy, że jutro będę umierać z bólu, więc jutro muszę poświęcić czas na pozbieranie się i zaplanować sobie czas na ćwiczenia. I jeśli mnie boli, to znaczy, że muszę poćwiczyć. To nie znaczy, że nie wiem, mam raka łopatki, tylko to znaczy, że muszę poćwiczyć i spowodować, że układ mięśniowy przejmie rolę stabilizatora. Ania Ostapowicz, jak dużo i często suplementować magnez? Ostatnio badania mówią, że 400 mg jonów magnezowych dziennie, czyli ja lubię taki preparat Citrimag Forte. Bo tego się bierze tylko dwie kapsułki dziennie. Patrzcie, co tam jest w środku, ile tego jest. Nie wiem, typu jest jakiś popularny preparat, nie chcę nazwy mówić, gdzie jest 30 albo 60 mg. No to co brać, 10 tabletek czy 8, no to jest bez sensu. Więc lepiej wybierać takie preparaty, w których jest naprawdę tych jonów magnezowych czy cytrynianu magnezu bardzo dużo. Też nie każdy może wszystko, tak? Bo jednak u tych hipermobilnych czy EDS-owców ten układ pokarmowy to też jest jeszcze jedna para kaloszy, która naprawdę potrafi nieźle dopiec. To jest to wszystkie te lielita drażliwe, wszystkie SIBO, to też może być powiązane. Dobra, pytania. Czy hipermobilność występuje we wszystkich typach? W Ellersie Danlosie tak, łączy, jakby ten wspólny mianownik to jest zwiększona ruchomość, tylko tam inne objawy wychodzą na prowadzenie, albo naczyniowy, albo te luźne dziąsła, gdzie się ruszają wszystkie zęby. Agnieszka, jaki sport warto uprawiać dziecku 9 lat z hipermobilnością płaskostopie? Płaskostopie, zobaczmy najpierw, co to się dzieje z tą stopą, czy to jest pozorne płaskostopie, czy tam jest koślawość, czy nie, jak dynamicznie pracuje stopa.
Natomiast słuchajcie, całe dzieciństwo jest o tym, żeby ten ruch sprawiał dziecku przyjemność. Więc pozwólmy mu popróbować. Jak będzie chciało chodzić na ping-ponga, na badmintona, to niech chodzi. Jak mu się za pół roku czy za rok znudzi i będzie chciał chodzić na basen, to niech chodzi. Jak lubi jeździć na rowerze, to niech jeździ. Jak chce iść na jakieś tam aikido czy karate, okej, okay, niech idzie, niech spróbuje. Tam jest bardzo dobrze prowadzona rozgrzewka. Więc ja bym była za tym, żeby no może nie wciskać tych dzieci rzeczywiście w gimnastykę artystyczną, balet i coś takiego, tylko żeby rzeczywiście, to znaczy tak, jeśli to są takie zajęcia a la balet w przedszkolu raz w tygodniu, dobra, niech to idzie, ale jeśli miałaby być to potem ścieżka zawodowa, to wiecie, czego my się boimy, zarówno w jodze, w gimnastyce artystycznej, w balecie, że jeśli masz prawidłową ruchomość stawów i porozciągasz się, to potem ten twój układ mięśniowo-więzadłowy wraca do punktu wyjścia. Ale jeśli na nadruchomość, na niewydolność tkanki łącznej nałożysz rozciąganie, to boimy się tego momentu, kiedy na przykład się rozchorujesz i dwa tygodnie nie ćwiczysz i w tym momencie siła mięśniowa gwałtownie spada. Nie ma siły mięśniowej, nie ma co stabilizować, masz dodatkowo porozciągane więzadła, torebki i wszystko dookoła i kompletnie nie ma co stabilizować. I tego momentu my się boimy. Dlatego zamiast jogi polecam pilates, bo nie bazuje tak na takich skrajnych zakresach ruchomości. Dobra. Nina, jak ćwiczyć z dwulatką, która jeszcze nie do końca umie wykonać chociażby oddech przeponowy? Dużo w niskich pozycjach, dużo chodzenia na czworaka, dużo niedźwiadków, dużo chodzenia po różnych murkach, krawężnikach, równoważniach, pająki, ścianki wspinaczkowe, tam gdzie musisz połączyć wszystko. Dużo chodzenia po taki, to co dzieci lubią. Słuchajcie, myśmy wisieli na trzepaku, a nasze dzieci musimy na terapię integracji sensorycznej prowadzać. Dawid, czy z problemem hipermobilności stawia ramienne skupić się na stabilizacji? Tak, najpierw wypracuj środek, a potem w łańcuchach zamkniętych możesz w każdym kierunku pracować nad stabilizacją, ale w łańcuchu zamkniętym. Super. Czy jakaś literatura godna polecenia? No przede wszystkim, no wiesz co, artykuły naukowe w internecie, ale też jest taka bukwa właśnie profesora Grahama i tam jest jeszcze profesor Hakim. Zresztą warto sobie wejść na tą stronę brytyjską Hypermobility Syndrome Association, hmsa.org i tam jest bardzo, bardzo dużo ciekawych rzeczy. Zuzia, w jaki sposób radzić sobie z hipermobilnymi nadgarstkami zwichającymi się w sytuacjach codziennych? Jak wzmacniać, skoro nie są obudowane żadnymi mięśniami? Zuzia, tam jest, kurde, tu jest po prostu mięśnie jak w stopie. Też ćwiczenia stabilizacyjne. Weź sobie beret, oprzyj się na tym berecie i z lekkim dociskiem w różnych pozycjach, możesz tak, po prostu robisz, wykonujesz różne ćwiczenia. Taką miałam dziewczynę po porodzie, która nie była w stanie dziecka podnieść, bo jej się zwichały nadgarstki i naprawdę super jej to pomogło. Dobra. Co właściwie daje rozpoznanie hipermobilizmu na leczyć czy łagodzić bóle? Odpowiedziałam na to pytanie, można łagodzić bóle. Więc rozpoznanie tylko buduje nam społeczność, wiemy ile. Od jakiego wieku można zastosować wkładkę u dziecka hipermobilnego? Ja najchętniej badam takie dzieci, które są odpieluchowane plus tam ze 4 miesiące, czyli żeby już było dziecko bez pieluchy, czyli to jest takie dziecko powiedzmy 2,5-roczne. I wtedy sprawdzamy, jak to dziecko się porusza, jaka jest oś stawu skokowego, stawu kolanowego. Dobra. Jaki jest sens używania hipermobilnej wkładki przez osobę z hipermobilnością? Przecież jeśli ona nie koryguje tej hipermobilności, nie podpiera, to po co ją używać? Wkładka, jeżeli chcemy o tej wkładce powiedzieć, ona w odpowiednich miejscach stymuluje określone mięśnie do wytężonej pracy, czyli poprawia dynamiczną pracę, angażuje mięśnie. Jeżeli mówimy o tej wkładce, to zobacz, ona będzie obejmować nam ładnie piętę, mamy zaokrągloną piętę, tak jak jest normalny, naturalny kształt, ona wchodzi nam tu w łuk podłużny, ale pozwala na pracę
dynamiczną, ale ukierunkowując tory. Więc to nie do końca jest tak. My nie musimy podpierać tego. Przecież gdyby dla naszego organizmu było lepsze, żeby to było podparte na sztywno, to byśmy na pewno mieli tam jakąś dodatkową kość, prawda? Dobra. Ewelina, co ty mi tu napisałaś? Poznaję się Joasię i wszystko jasne. Słuchasz, kiwam głową i wiesz, że mówię o tobie, choć cię nie znam. Myślałam, że mam super moce w swojej gibkości. A jak to ważne, to powiedziałeś, że po takim dość wyczerpującym dniu należy znaleźć coś, co daje nam dobry ruch i upust emocji. No tak, trzeba. A co w dystrofiach, jeśli hipermobilność wynika z zaników? Słuchajcie, ja nie jestem specjalistą od dystrofii, to tutaj nasza gospodyni jest od tego super specem, ale zobacz Moniko, napisałaś, hipermobilność wynika z zaników, czyli to nie jest na podłożu genetycznym, gdzie jakby hipermobilność jest wiodącym, pierwotnym objawem. To tutaj raczej w dystrofiach pewnie bym się bardziej posiłkowała ortezami. Ortezy w hipermobilnym Ehlersie Danlosie zależy, jaka orteza zależy, jaka dysfunkcja zależy, jak wydolny pacjent mięśniowo. Więc to też jest taki temat rzeka. Ewa pisze, Asiu pytałam o blizny, czy można na nich pracować? Ewa, nie tylko można, ale trzeba, bo te blizny potrafią nam dawać tak dużo zaburzeń, że naprawdę warto z nimi pracować. Dobra, słuchajcie, miało być godzinę, z wykładem zmieściłam się w godzinę. Bardzo, bardzo gorąco Wam dziękuję za taki aktywny udział. Asi Tokarskiej jeszcze raz serdecznie dziękuję za udostępnienie takiego fantastycznego audytorium. No i mam nadzieję, z częścią z Was widzę się na kursie o hipermobilności. A jeżeli będziecie mieć jakiekolwiek pytania, wątpliwości, to zapraszam Was i na mój fanpage, i na Instagrama. Wpisujcie Propedis i mnie tam znajdziecie. No i szerzmy tą świadomość o hipermobilności, bo widać, że jest to bardzo, bardzo potrzebne naszym pacjentom, ale też innym specjalistom. Dziękuję Wam bardzo, miłego wieczoru. I do zobaczenia następnym razem.